Przecież ja straciłem mój statek. A wszystko to wina Wajtka Kajtka. Gdzie on się ukrył? Wsłuchajcie się w szum morza. Kapitan Długonosy i jego losy. Taki tytuł nosiło przedstawienie, które mogli nie tylko oglądać, ale także wziąć w nim udział dzieci w sobotę w Galerii Olimpia. Głównie dzieci. Przede wszystkim przedstawiliśmy im moje losy, czyli kapitan Długonosy i jego losy. Przedstawiliśmy to w sposób interaktywny. Chodziło nam o to, aby pełni zaangażować dzieciaki na tę zabawę. Mówimy o tym, że dzieci mają pełne zaangażowanie. Chodzi o to, aby cały czas wykazywali pełną aktywność i jakby mieli pełną frajdę z całego odbioru przedstawienia. Niech mi pani wytłumaczy, co pani tu robi i dlaczego ma pani na sobie pirackie ciuszki. Zapewne nie będziecie z tego zadowoleni. Płynęłam z wami. Co? O to chodzi, aby nie skracać. Chodzi tu o zabawę, mają się z nami bawić. Jakby jesteśmy tu dla nich i chcemy jakby pokazać im to w pełni, dlatego wychodzimy do nich, bawimy się razem z nimi, jakby nie ograniczamy się do samych ścian. Piraci do Bełchatowa przyjechali z Poznania. Tutaj do udziału we wspólnej pirackiej zabawie zaprosili dzieci, ale też rodziców. Było sporo śpiewania i nie mniej gimnastyki. Piraci co rusz schodzili ze sceny i wspólnie z najmłodszymi zamieniali czas na zakupach w najlepszą zabawę. Przede wszystkim dzieci się bawią. To jest najważniejsze, żeby one w takich chwilach, kiedy też idą z rodzicami na zakup, to też się pobawiły, uśmiechały się, wiadomo. I się są wspomnienia. To jest najważniejsze, żeby coś utkwiło w pamięci. Tuż po przedstawieniu dla najbardziej wytrwałych sympatyków morskich opowieści przygotowano chrzest na pirata. Pasował je sam kapitan Długonosy. Będziesz Walesa Waleczna.